Dzień dobry, hejka, czyli witajcie, jestem Kasia, a razem ze mną w trochę słabym stylu kończący karierę. Ja, kurwa, w zajebistym, czaisz? Zajebiste zakończenie, kurwa, wiesz, że on przegrywa, tak, kończy się w ogóle, wiesz. Chciałeś? Znaczy, wiesz, ogólnie ja chciałem, żebym przegrał w drugiej rundzie, czaisz? Mhm. No to było, bo wiesz, mi by nie zrobiło różnicy, wiesz, czy ja wygram tą walkę, czy ja przegram, nie? A wiesz, a dla Soroko, no to kurwa, wiesz. Fuj, a i tak sobie... I tak on mi dał dużo, dużo fejmu, bo po tej pierwszej walce, co wtedy uciekł, nie? Ja wtedy mega na tym skorzystałem, czaisz? No ale jednak nie dosyć pewnie był, jak on wtedy uciekł, nie? Wtedy tak, ale to było tylko przez moment, dopiero jak zacząłem udzielać wywiady i zobaczyłem, jaki jest odbiór, no to wtedy było, wiesz, zajebiście, nie? Ja pamiętam, do siebie była wtedy, to była w Łodzi chyba i tam był cały taki medium ogromny i ty chyba, nie wiem, 20 wywiadów udzieliłeś? No, teraz też dużo, nie? No dobrze, dobrze, ale teraz trochę... Wtedy wygrałeś, nie grając, a teraz przegrałeś. No dobra, ale wygrałeś, powiedzmy. No. No dobrze, ale powiedz mi, czy ty w ogóle miałeś w swojej głowie, że wygrasz, czy... W sensie, jakie było twoje nastawienie przed tą walką? No właśnie, mówię ci takie, że... Niech znaczy, kurwa, wiesz, fajnie było, jakbym wygrał, ale... Kurwa, chciałem, żeby tak się zakończyło, żeby on wygrał, ale ja bym coś, wiesz, przewalczył, wiesz, w drugiej rundzie, żebym pokazał, żebym ja też na tym, wiesz, zajebiście wypadł, a wiesz, a on, kurwa, niech weźmie to, co, wiesz, no to na co zasługuje, nie? Dobrze, słuchaj, po naszym wywiadzie na Casino Star ludzie pisali, że masz ładny nos, nie musisz operować, więc nie operuj nosa i leć jeszcze na walki. Nie ma szans, nie? Dlaczego? No bo nie, bo wiesz, to, żeby zrobić to, co ja chcę zrobić, to ja muszę mieć po prostu taki wygląd, jaki potrzebuję, nie? No dobra, ale to co ty chcesz zrobić? Jakie ty masz plany? No operacja nosa, nie? No to jest taki ogólnie, wiesz, ten, czekam, aż mi się przeszczep przyjmie drugi włosów i szczękę i jeszcze sobie powieki tam podniosę za miesiąc później, nie? Co, szczękę wiesz, ten poszerzał? No, tak jak wiesz, jak dubiel ma, nie? A dubiel, aha, no tak. To jest to. Okay. Ale przydobrze wyglądasz. Już masz taki tak. No bo ty to... mówisz, że chcesz wyglądać jakoś tak ten, no ale wyglądasz tak. Tak, no to super. Wiesz, jak teraz wyglądam super, to zobacz, jak będę wyglądał, wiesz, za jakiś czas, nie? Szczerze? No. Mi się bardziej podobałeś, jak byłeś. Ile? 2019, 20? No dobra, no a ja cały czas ewoluuję, nie? To na czym skończysz? Zobaczymy. A będziesz usuwał te tatuaże z twarzy? Ewentualnie, czy tam w ogóle skończysz? Nie, z twarzy na pewno, nie? A żeby dziadać się na nowo? Popatrz, ja już zrobiłem jedną sesję, wiesz, usunąłem całą rękę. No. I robię teraz od razu po walce drugą sesję. Okay. I wtedy będę mógł, wiesz, zrobić w kolorze to, co chcę. I też usuwam tutaj, coś tam na plecach, nie? I wtedy robię wszystko, praktycznie wszystko w kolorze, nie? Chyba, że coś pasuje bardziej, no tutaj akurat, tu na przykład jest takie, nie zostanie, nie? Bo tu pasuje. Ale ogólnie to, wiesz, motyw taki bardziej wszystko kolorowy, nie? A ty masz Wojtka Gole wytatuowanego? No. A jego zostawiasz czy usuwasz? Nie, na razie niech sobie będzie, nie? Zobaczymy, jak mi się, wiesz, nie będę już miał miejsca, będę chciał zrobić jakąś, wiesz, jakąś twarz inną, no to sobie go usunę, nie? Okej, okay. To wtedy tatuaż Boxdela. Nie, to już by było, to musiał być ktoś wyjątkowy, nie? Co musiałbyś? Musiał być ktoś wyjątkowy. No to kto na przykład? Może twoja dziewczyna jakaś przyszła? Może. A jest ktoś na oku? Co? Jest ktoś nie, na oku? Nie, przed najbliższym czasie na pewno nie. Dobra, słuchaj, bo jesteś taki rozchwiany. Dzięki ci bardzo, powodzenia i gratulacje.